Doskonale wyczuwam taki rodzaj lęku, który nieraz mają ludzie przychodzący na trudną rozmowę ze mną. Mają jakieś bardzo powikłane swoje historie, mają rzeczy, których się wstydzą. Wiedzą, że postąpili bardzo niewłaściwie. I wyczuwam taki rodzaj niepokoju, jak ja na nich spojrzę, jeśli dowiem się tych trudnych rzeczy. Jak będę na nich patrzył? Czy nasza znajomość nie skończy się? Czy ja będę w stanie wznieść się ponad tę trudną wiedzę na ich temat? Dzisiaj widzimy Jezusa, który patrzy na celnika jak na człowieka, który nie widzi w nim popaprańca, nie widzi w nim tego, kto skrzywdził wielu innych ludzi, ale widzi w nim zranionego człowieka. To jest sposób patrzenia i taki sposób wyzwala drugiego człowieka.